Witam w kolejnym odcinku współczynnika Doli Plus. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny zajmiemy się teleturniejami Polsatu, które miały co najmniej jedną wersję zagraniczną. Oczywiście mowa o tej doskonale już wam znanej 17. No a dzisiaj spełnię życzenie jednego z widzów i dzisiaj sprawdzimy właściwie, ile z tych teleturniejów było obecnych na rynku telewizyjnym naszego wielkiego wschodniego sąsiada, czyli Rosji. Jak wiecie, w Rosji jest dużo stacji telewizyjnych i publicznych, i prywatnych, i takich półprywatnych. No, a na tych stacjach jest bardzo dużo teleturniejów, bardzo dużo. Rosja to jest jeden z takich krajów, który miał bardzo dużo teleturniejów i swoich, i opartych na formatach zagranicznych. No, a jeśli chodzi o te formaty zagraniczne, no to również zdarzyły się takie, które miały swoje polskie wersje akurat na Polsacie. A teleturnieje te to: Chciwość, czyli Żądza Pieniądza, Moment Prawdy, Taxi Kasa, Piramida, Rosyjska Ruletka, Dziewięciu Wspaniałych, Hugo, Strzał w Dziesiątkę oraz Grasz czy Nie Grasz. A to oznacza, że współczynnik Doli dla telewizji rosyjskiej względem telewizji Polsat wynosi 52,94%. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dziękuję wam za uwagę. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym współczynniku Doli Plus. Cześć!